Zatrzymaj się i posłuchaj. Słyszę dwa. Jeden jest tam, bardzo blisko. Może być w tej choinie. Raczej trochę dalej, tak sądzisz? Tak. To było wyraźne. Idźmy dalej, aż go miniemy. Najtrudniej namierzyć drzewo, na którym siedzi ptak. Na wietrze dźwięk rozchodzi się dziwnie i odbija od drzew. Trudno namierzyć jego źródło. Tam, na gałęzi nad nami. Widzisz? Jaki wielki i tłusty. Mogę go zdjąć? Wolałabym zrobić to sama, ale zgoda. Pozwolisz mi? Tak. Spodobało mi się. Oprzyj się o coś. Tutaj. Nie wiem, czy będzie go widać. Trochę tu ciasno. Strzelę bez podpórki. To nic. Ucieka. Szybki jest. A niech cię. Uważaj. Masz go? Tak. Dobra robota. Szybko biegał. Jak to one? Sukces. Trzeciego powinien zdjąć Don. Macie już po jednym, więc nie jest źle. Tam jest następny. Ilu potrzeba na obiad? Trzech. Chcesz go czy nie? Nie chcę brać więcej niż potrzebujemy. Twoja decyzja. Mógłbym to zrobić, ale nie chcę przetrzebić stada. Teraz pójdziemy pod górkę. Dajmy mu się rozmnożyć. Słusznie. Popieram to. Oskubiemy go i wracamy, nie? Tak. Chętnie popatrzę. Jednym z pierwszych prezentów, które Morgan dostała po przeprowadzce, była zgrabna 22, jej pierwsza broń. Nauczyła się poruszać z nią w lesie i zyskała pewność siebie. Kocham ją między innymi za to, że chętnie uczy się takich rzeczy i uczestniczy w nich, a krew jej nie przeszkadza. To całkiem fajne. Porządny obiad. Wielki sukces. Chętnie spróbuję. Są pyszne. Sam raz na obiad, tak.